Dzień dobry, tutaj Maciek Maciborek z Radia Z. Czy wysłał pan SMS-a? Nie. Na pewno nie? A nie chciałby pan wygrać może 50 tysięcy złotych? Skurwysz tej drogi. Dzień dobry, tutaj Maciek Maciborek z tej strony z Radia Z. Witam. Tak? Wysyła pan może SMS-a do nas? Pewnie cały czasy. Tak? To mamy dla pana zagadkę. Tak jest. Dobrze, cieszę się, nie wiem. No. Co ma cztery nogi? Wszystko, co nie ucieka na żywa. Brawo! To teraz wylosuje pan kopertę. Od 1 do 7. Podaje pan numerek. Tylko pan się dobrze zastanowi. Rozłączył się kutas. A, Chymer Jadwiga z tej strony. Lipinki Łużycki łącz na 45. Styrta mnie się pali, pani kochana. Co mam robić? Proszę? Styrta się pali! Krowy uciekają. Świnie już pomarły. Klęska żywiołowa. No to proszę dzwonić pod inny numer. A dlaczego? Wybrany. Ale nie pomogę. Pani mi pomoże. To pani przyleci pendolino czy coś. No, na miotu i siada, nie rzeka. Pani założy laczki i szybko biegnie i już. No za zimno za laczki, pani Jadwigo. Ale jak zimno, pani kochana. Ja punciuchy no, takie, no, nusze grube. Dobra, poczucie humoru. Proszę przyjść do mnie. A gdzie pani mieszka? Barbożena. Gdzie? Barbożena, Tarnowskie Góry. Adres tam pewnie gdzieś jest wyznaczony. W górach pani mieszka? A to Himalaje czy co? Nie. Tak pan? Dobry wieczór. Robert Kubicza z tej strony. Nie, niestety tutaj miałem przepracować, nie miałem za bardzo czasu na żarty. A ja też przyjdę na miejsce pożartować za chwilę. Dobrze, zaraz przyjdę. Do widzenia. Dzień dobry, ja w sprawie Fergusona dzwonię. Dobrze się dodzwoniłem? Tak, dobrze. A w jakiej cenie jest ten Ferguson? 45. 45, a który to jest rocznik tego Fergusona, proszę pana? 93. A ile ma koni? 80, bez turbiny. A napęd ma? No tak, na przód. To może się troszeczkę potargujemy? A to już nie przez telefon. Nie przez telefon, ale to 45 tysięcy to jest za dużo, naprawdę. Dam 5. Kwestia negocjacji po prostu. Ja te 2-3 tysiące jestem w stanie zejść. 2 tysiące pan mówi, a 40 tysięcy? 42, jeżeli już. No to 41 999. No już prędzej. Tak, no to dobra. To kiedy można do pana przyjechać? Będę dopiero wolny. Po sobocie, tak? No to dobra, to ja w niedzielę po południu myślę, że powinienem przyjechać. A z daleka pan będzie jechał? Nie, to gdzie tam, panie, blisko. A gdzie pan dokładnie mieszka? Mimo parcela. Gdzie? Koło Błonia, niedaleko Błonia. A, no to ja mam tam 10 km do pana, także... Po południu w niedzielę przyjadę, obejrzę i będziemy się targować. Dobra. A ma pan jeszcze, nie wiem, może coś do sprzedania? Bo ja tutaj, prawda, próbuję zmodernizować swoje rolnictwo, prawda? Aha, nie, tylko to. Tylko to. No dobra, dziękuję, tak. Do widzenia, to widzimy się w niedzielę. Do widzenia. Cichuj, dobra. Tak? Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie ogłoszenia agregatu. Tak, zgadza się. Jaka to szerokość tego jest? 3 metry. To jest nowy, używany? W jakim on jest stanie technicznym? Słabo słychać. W jakim jest stanie technicznym ten agregat? W stanie idealnym. No to jest nowa maszyną, stoi pod wiatrem. 2 sezony. Aha, czyli dwusezonowy. Tyle tylko, że
tabliczka znamionowa nie jest nowa, nie? Aha, no to to akurat mniejszy problem. A jakie zęby ma? A jakie ma zęby? Kurze łapki, gdzie? No takie jak widać na zdjęciu, nie? No to ma zmienione. Aha, zmienione, tak? No dobra. A sceny nic tam się nie da utargować? Sceny nic tam się nie da stargować? No coś by nam spuścił delikatnie, nie za mocno, bo panie, to jest nowa maszyna praktycznie, ona tam jest napisane ile przepracowała i ona stoi 2 lata, myślę, więc nie chcę tak, to nie używam, no to ogłosiłem, nie, no to można przyjechać zobaczyć, to jest nowa maszyna. Dobra. Ja stała, nigdy nie widziałem tego, chmurki przysłowiowej, tak, w idealnym stanie, tam mogę spuścić. 1000 zł nie ma problemu, ale to tam wtedy. Dobra, a przy jakim ciągniku pracowała? On pracował przy 7530 zębiwe. A. Czyli pod 30 to nie mam szans, żeby go podczepić. Pod co? Pod Ursusa C330. No i się chuj rozłączył. Dawaj następny kurwa.